Jest szansa, że wkrótce Polacy mieszkający na Islandii będą otrzymywać pomoc konsularną w co najmniej takich samych warunkach, jak w pozostałych krajach Europy. Michał Sikorski został oficjalnie mianowany szefem polskiej placówki dyplomatycznej w Reykjaviku, a w wynajętym przez MSZ budynku trwa remont pomieszczeń, które w lipcu mają zamienić się w nasz konsulat. Z Reykjaviku Sławomir Ciok. Zapraszam po nowy paszport dla pani. Właśnie paszport to najczęstszy temat rozmów Polaków z Reykjaviku na spotkaniach z konsulem. Od 9 miesięcy wszystkie sprawy konsularne można załatwiać na stałych dyżurach bez wyjeżdżania z islandzkiej stolicy. To jest nasze pierwsze dziecko. Musimy wyrobić paszport po prostu, żeby dziecko odwiedziło kraj. Ale i przed narodzinami są sprawy, do których konsul też może się przydać. Chcę wziąć ślub z moją narzeczoną. Ponieważ jest w ciąży i żeby, już nie ukrywając, potrzebujemy tego ślubu, ponieważ do wielu spraw trzeba obojga rodziców. Na Islandię trafiają również ludzie, którzy mają za sobą bagaż życiowych doświadczeń, a stąd wywożą kolejny, jeszcze cięższy. Padają ofiarami nieuczciwych pośredników pracy, a wtedy są zdani na pomoc miejscowych instytucji, w szczególności polskiego konsula. Jestem 2 miesiące na Islandii, wracam już we wtorek. Dzięki pomocy dla pana konsula. Pan konsul mi pomógł, żeby wrócić do kraju. Bo ja nie mam tu pracy. A dlaczego? Bo ja nie znam języka. Bo ja mam 51 lat, a osoba 51-letnia nie będzie się uczyła języka. Michał Sikorski, właśnie mianowany szefem polskiej placówki w Reykjaviku, teraz czeka na to, by wreszcie mieć stałe miejsce pracy, do którego mogliby przychodzić wszyscy Polacy z wyspy. Nie jest już tajemnicą, że polska placówka dyplomatyczna będzie mieściła się w budynku za mną, na 4. i 5. piętrze. W chwili obecnej trwa tam remont, który potrwa od 2 do 3 miesięcy, ale już wcześniej będzie możliwość zorganizowania na miejscu dyżurów konsularnych. W Reykjaviku jest 12 ambasad i wiele konsulatów. Nad miastem zgodnie powiewają flagi krajów, które mają tu swoje istotne interesy. Na razie wszystkich z wyjątkiem Polski. Mamy tysiące Polaków pracujących u nas i odwiedzających Islandię oraz rosnącą liczbę Islandczyków podróżujących do Polski. Mamy bezpośrednie loty, a także rozwijające się kontakty biznesowe między naszymi krajami. Na Festiwalu Narodów w Hafnarfjordur Polacy mieli swoje stoisko wspierane przez naszą dyplomację. Była to okazja pokazania swojej kultury, tradycji czy potraw. A takich okazji promocji kraju będzie jeszcze dużo. Dziesiątki zwykłych ludzkich spraw do rozwiązania każdego dnia powodują, że polska obecność dyplomatyczna na Islandii powinna być zakotwiczona znacznie mocniej niż do tej pory. Oczekują tego zresztą również sami Islandczycy. Z Reykjaviku Sławomir Ciok, Tydzień Polski.